Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak urozmaicić naszą kuchnię. No ale po co urozmaicić, panie redaktorze? Ale weźmy takiego ziemniaka. Mogę wziąć? Tak, oczywiście. Na ile sposobów pan może go spożyć? No ustami. Nie, no ustami oczywiście też, ale jak może pan go przyrządzić? Piurę, frytki, tam z ogniska. I jeszcze gotowane. I co, nie nudzi się panu? No nudzi, jak diabli. No a co mam zrobić? A właśnie, zróbmy coś ciekawego, coś innego, na przykład hipopotama z ziemniaka, proszę bardzo. Tutaj są tylne łapki, tu są przednie łapki, o nich zaraz powiemy. Czteropalczasty powinno być. Dobrze. Wycinamy uśmiech, żeby to był uśmiechnięty, wesoły hipopotam. Nadziewamy główkę. Proszę bardzo, jak to ładnie nam tu będzie wyglądało. Oczywiście główka musi mieć również oczka. I co jest bardzo ciekawe, przepinamy tłów w poprzek gumką recepturką i przednie łapki nakręcamy odwrotnie do wskazówek zegara. O, 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 i co? O. I bardzo mam teraz ciekawy efekt pełzania, prawda? O! I w ten sposób możemy podać na stół, drugą łapkę możemy nakręcić i ciekawy efekt pełzania. No ale ta gumka recepturka to jadalna jest? Niejadalna, oczywiście trzeba ją odłożyć, słuszne pytanie, ale proszę, jakie jadalne są na przykład oczka tego hipopotamka, bardzo proszę. Bardzo smaczne. W podobny sposób możemy zrobić krokodylka z jęzorkiem, który nam będzie. Nie ma oczek. Trudno, ale jest bardzo smaczny, proszę bardzo. Bo może od tyłu raczej. Tak, dobrze, bardzo bezpieczniej. Nie ma łusek, ale może tutaj a propos szczegółów anatomicznych usatysfakcjonują pana Wacława te oto kolorowe dżdżownice. Kolorowe? Tak, czerwony kolor osiągnęliśmy poprzez pyszne. Sok malinowy, pyszne, prawda? Proszę bardzo, niech pan spróbuje. A żółty przez sok pomarańczowy i cytrynowy. Świetne, i one też są ziemniaka, prawda? To znaczy co? No, dżdżownice. Ale co, to? No to, nie wiem co. Ta konkretnie? Tak. Te konkretnie są z mojego ogródka. Dziękujemy. Smacznego.